Jakbyś przestrzegał diety i słuchał się zaleceń, nie, to mało interesuje po prostu. Dla mnie jesteś po prostu k***nie trener i tyle, no. Nic nie mówicie, a my mamy jeszcze jeden odcinek Kanapowców do obejrzenia. Nie tracimy czasu, lecimy. Link do całego odcinka znajdziecie niezmiennie w opisie tego filmu, a ja przypominam, że program komentuję na podstawie swoich własnych doświadczeń, bowiem kiedyś ważyłam 130 kg. Kanapowcy swoim małym czerwonym autkiem zmierzają na ostatnie spotkanie z trenerem. Ty, a widzicie na tym biegu wszyscy w legnicach? Tak jak my? Tak jak my. Twardziele? Tak. Robin schudł, faceci w rajtuzach. Jeszcze pół roku temu, kurczę, każdy się z tego śmiał. Teraz zakładasz z klasą. No jeszcze patrzysz, czy ci pośladki dobrze leżą. Mariusz, a ty co myślisz o tych naszych legnicach? Było elegancko? Czy tak dalej? Się? Czy dalej nie bardzo? Nie gustuję w chłopce. Dobrze powiedział, tacy gimnazjaliści teraz wszyscy. Ty, ojciec. No? Panie szofer, nie jest ci smutno, żeś ty nie leciał? No pytanie. Bo my jedną rzecz wymyśliliśmy wspólnie. Rodzinnie. Jak będą wakacje, startujemy razem, co? Aż mnie zaskoczyliście, panowie, że takie coś. Piszesz się? No, pytanie. Ale super, to jest niesamowite, że podczas takiego tak naprawdę bardzo trudnego wyzwania, jakim jest odchudzanie, chłopaki też stworzyli super, taką fajną społeczność swoją i jestem naprawdę aż wzruszona tym, że teraz zaprosili Daniela też do jakiejś wspólnej aktywności, żeby razem też wziąć udział w jakimś wyzwaniu. No niesamowite, bardzo fajne i super to o nich świadczy, naprawdę. Jestem ciekawa, czy rzeczywiście wzięli udział w takim wyzwaniu, nie wiem, czy gdzieś to możemy sprawdzić w internecie. Jeżeli wiecie gdzie, no to dajcie koniecznie znać, czy rzeczywiście coś takiego się odbyło. No niesamowite, fajnie, fajnie, że taką właśnie fajną, zgraną ekipę tutaj mają. Mariusz, co na to? Jestem głodny. Dziś odwiedzą znajome miejsce. Studio fotograficzne, w którym pół roku temu wzięli udział w odważnej sesji zdjęciowej. Zapraszam panowie. Czyli nasz ulubiony element tego programu. Czy teraz będzie ponownie tego typu sesja, czy może założą im jakieś ciuchy? No nie wiem, zobaczymy. Dla mnie te sesje to jest jedna wielka porażka. Powiedzmy sobie wprost, te sesje po prostu nie powinny mieć miejsca. Ja rozumiem w jakimś sportowym stroju, ja rozumiem nawet w tych leginsach, które jeszcze bardziej uwypukliłyby ich, powiedzmy, nieatrakcyjność ciał, no bo rozumiem, że taki jest cel tutaj tej sesji zdjęciowej, żeby pokazać, że te ciała są nieatrakcyjne. Nie rozumiem, po co robić to kompletnie nago. To jest dla mnie przegięcie troszeczkę, przekroczenie pewnych granic. Myślę, że sesje w strojach sportowych byłyby bardziej na miejscu. No ale zobaczymy, co będzie teraz, no bo już sesja nago była na samym początku. Wow! Nie te hopy weszły. Patrzę, nie hopy. Wierzę! Cześć! Hey. Jaka zmiana! Ja kolorowa. Cześć. Wow! Specjalnie dla was. Na koniec nasza rezynka. Patrz, jak się zmieniłem, widzisz? Cześć. Kto jeszcze nie subskrybuje, tego serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo ponad 50% z was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje mojego kanału i to jest dla mnie bardzo przykre. Także jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał. Wow. 6 miesięcy temu nikomu nie było do śmiechu. No jak? Jestem pod wrażeniem. Myślę, że do teraz to będzie faktycznie sesja zdjęciowa z jakimiś, no nie, jeszcze nie ciachami, ale tej mąki już widać, że coś z tego będzie, tak? Wielkie wow! Naprawdę, nie spodziewałam się tego. Zaskoczenie to akurat stały element spotkań z panią fotograf. No siemanko panowie, dzień dobry. Cześć, cześć. Na tych zdjęciach jest Ania Radomska. A. Przywitajcie się za nią. Cześć, cześć. Cześć, witam. Wykonam dzisiaj dla was nietypową sesję fotograficzną. Prawdziwi mężczyźni okazali się mieć równie prawdziwe kompleksy. No dobra, coś tam? Krótko i na temat, rozbieramy się do naguska. Nie, no co wy? W głowie po prostu mi się zwalił cały most po prostu taki. Nie, panowie, sorry, ja nie. Ja po prostu uważam, że się nie ma co pokazać, się tego nie pokazuje i tyle. Zdjęcia miały pokazać, jak lata zaniedbań, dni spędzane w bezruchu i niezdrowa dieta wpłynęły na ich sylwetki. Rzeczywiście, ta sesja miała pokazać zaniedbania i fakt, że chłopaki nie dbali o swoje ciała, o swoją fizyczność. Ale to był bardzo mocny wjazd na ich psychę, szczególnie, że to był pierwszy odcinek, szczególnie, że zdjęcia wykonywała przepiękna, bardzo atrakcyjna, wysportowana modelka. Jeszcze do tego skąpo ubrana. Było to bardzo specyficzne zagranie ze strony programu i nie do końca mi się podobało. Koniec końców chłopaki zrobili gigantyczny progres i teraz są z siebie dumni, na pewno będą bardziej ochoczo pozować do tych zdjęć, ale nadal, czy sesja nago w tego typu programie o odchudzaniu rzeczywiście ma sens? Nie no, jedziemy z tematem.
stwierdziłem po prostu, że nie mogę się wyłamać i chcę być razem z drużyną, no i musieliśmy zrobić to razem. Jeszcze raz. Najgorsze było jednak dopiero przed nimi. Niewytrenowane, płaskie, wysiedziane. Rafał, są rozstępy tutaj na bocznej części brzucha. To świadczy o tym, jak szybko ty łapałeś te kilogramy. Przemo, otyłość brzuszna, ale u ciebie rzuca się w oczy rumień pokazujący, że niedużo trzeba, żeby ciało zaczęło się męczyć, tak? Mariusz, brzuch jest ogromny, nie tylko z przodu. Bardzo mocno masz opuszczone ramiona. Jest bardzo źle. Damian, brzuch spowodowany piciem w dużej ilości alkoholu. Daniel, widać u siebie ogromne rozstępy, ogromne, to już można powiedzieć, że to są takie konkretne blizny. Ogromne ilości tłuszczu zgromadziły się tutaj w okolicy klatki piersiowej. Teraz rozumiecie, po co była ta sesja zdjęciowa? Ojejku, ojejku, tak. Tak, ich ciała tak wyglądały, tak, mieli rozstępy, tak, byli otłuszczeni, tak, nie byli to wysportowani mężczyźni, tylko mężczyźni z otyłością. Żeby zobaczyć te rozstępy, żeby zobaczyć to otłuszczenie, żeby zobaczyć ten brzuch, te ramiona, nie trzeba było pokazywać ich miejsc intymnych. Ja też mam zdjęcia z momentu, kiedy ważyłam najwięcej i też mam zdjęcia, gdzie widać rozstępy, też mam zdjęcia, gdzie widać moją skórę. Nadal można zobaczyć, jak moje ciało wyglądało, a niekoniecznie muszę świecić pupskiem. Naga prawda, choć bolesna, okazała się najlepszą motywacją do rozpoczęcia zmian. W tym momencie dotarło do nich, co oni najlepszego zrobili ze swoim ciałem. Bierzemy się do roboty, bo to... Tak jest? No tak. Dziś pozowanie przed obiektywem wzbudza zupełnie inne emocje. Nie wstydzę się już teraz swojego ciała. Wstydzić się mogę tego sprzed pół roku. No i super, fajnie, że są bardziej pewni siebie, rzeczywiście nawet w ich postawach widać, że są dużo pewniejsi siebie, stoją tak odważnie, stoją z klatą wypiętą do przodu, także bardzo fajnie. Mam nadzieję, że te zdjęcia wyjdą fajnie, pozytywnie i że będą mieli po prostu fajną pamiątkę i pewnego rodzaju porównanie. Dobra panowie, będziemy mieli małe porównanie tego, jak wyglądaliście ponad 6 miesięcy temu, jak wyglądacie teraz. No i tyle no. Wow! Zmieniło mi się ciało. Teraz jestem z tasą, chłopaki, dobra. Nie wiem, trzeba się nosić koszulkę, bo się przebieramy. No to pyk. Mariusz, czemu nie ściągasz bluzki? Bo nie. Po prostu. Mariusz, wtedy byłeś pierwszy. Weź, po prostu się nie rozbiorę i koniec. Okej, okay, dobra, to się nie rozbieraj. No. Widzę to samo, co widziałem pół roku temu, jak patrzę teraz w lustro. Widzę dalej tą samą oponę. Gotowi na zdjęcia? Ojejku, strasznie to przykre. Z drugiej strony, no... Każdy tę swoją drogę musi przejść sam. To, że jesteśmy w programie, może być pewnego rodzaju ułatwieniem, ale może być, tak jak widzimy w przypadku Mariusza, też utrudnieniem. To nie jest tak, że program zrobi coś za nas. To nie jest tak, że wizyta u dietetyka spowoduje, że my schudniemy. To nie jest tak, że pójście na basen czy pójście na siłownię spowoduje, że my schudniemy. Nadal te prace musimy wykonać sami i to jest codzienna, czasami bardzo nudna, tak naprawdę mozolna, konsekwentna praca, którą trzeba wykonywać dzień w dzień. Super wyglądacie, naprawdę. Nie, fajnie jak na nie mogę, naprawdę. No nie chcieć mogę. Się móc, nie? Ale to naprawdę ciężka praca. Teraz wyglądacie jak drużyna rugbystów, muszę przyznać. Ale mówię, że na tamte sylwetki też długo pracowaliśmy. Żeby mężczyźni na własne oczy przekonali się, jak wielkie efekty przyniosło pół roku wyrzeczeń, trener przygotował ich stare zdjęcia. Kogo ty tam chowasz? Postawny chłop. Damiano, dawaj. Pierwszy do fotografii ustawia się listonosz z Sosnowca. Gotowy? Dawaj. Tak? Najwyżej z kopa dostanie. A jeszcze niedawno Monopolowy był jednym z ulubionych miejsc Damiana. Znaczy, ci powiem tak, z papierochami to spoko, to mogę i od dziś, ale z alkoholem jest trochę gorzej. Damian, jak z alkoholem? Ostatnio się prawie otrułem, bo kupiłem sobie bezalkoholowe. No trzeba przyznać, że u Damiana rzeczywiście ta metamorfoza jest bardzo duża, ale wydaje mi się, że przede wszystkim ta metamorfoza zaszła w jego kuchni. No bo nie wiem, czy pamiętacie, on spożywał swojego czasu bardzo, ale to po prostu bardzo dużą ilość piwa. I z tego, co ja się orientuję, to w programie był zakaz spożywania alkoholu, więc przez te 6 miesięcy po prostu musiał z tego zrezygnować i efekt jest niesamowity. Badania mówią, że alkohol szkodzi.
I to nie jest tak, że można sobie wypić jedną lampkę wina wieczorem i że to jest dla tak zwanej zdrowotności. No nie ma czegoś takiego. Każda ilość alkoholu jest dla naszego ciała toksyczna. Także jeżeli możecie nie pić alkoholu, no to na pewno warto nie pić alkoholu. Ja przynajmniej jestem zwolenniczką nie picia alkoholu. Ale oczywiście co kto lubi. Dopiero wstrząsająca diagnoza lekarki otworzyła mu oczy. Pana głównym problemem jest spożycie tego piwa, bo to widać w wynikach badań. Pracuje pan na swoje inwalidztwo. Matko Boska. Nawet bym 50 nie obiecywała. Pan musi przede wszystkim przestać pić. Stary dziad, no. W dodatku jeszcze alkoholik. No to co właśnie wam mówiłam, że rzeczywiście tego piwa było strasznie dużo. Nie pokazujmy go w ogóle, zasłońmy go. No ale brzuch ci gdzieś kopie uciekł. No bo ile odpowietrzyłem. Widzę, że pewność siebie też urosła. No, co ty wiesz? Dobra, zostań. Super. Uśmiechu. Wstań sobie. O, to tak, jest to. Uśmiech. Dobrze. Super. To jest niesamowite, jak ze zmianą właśnie sylwetki rośnie pewność siebie. I oczywiście są osoby z nadwagą, są osoby otyłe, które są bardzo pewne siebie. Ja na przykład taka nie byłam. Kiedy ważyłam 130 kg, to raczej chciałam się trochę ukryć. Chciałam się tak schować trochę przed światem. I nawet nie chodziło tylko i wyłącznie o mój wygląd. Ale ja w głębi serca, w głębi swojej głowy tak naprawdę wiedziałam, czym jest spowodowana ta moja otyłość. I świadomość tego, gdzieś tam z tyłu głowy, to poczucie cały czas takiego delikatnego, nawet powiedziałabym, dyskomfortu, czy niezadowolenia z tego całego procesu, w jakim ja tkwiłam, powodowało, że ja też chciałam się schować przed światem, bo ja miałam wrażenie, że wszyscy wokół, że wszyscy ludzie wiedzą, jak ja funkcjonuję i wiedzą, co ja robię. Wiedzą, że ja chowam jedzenie na przykład między skarpetami, wiedzą, że ja wychodzę do garażu po to, żeby zjeść batona, wiedzą, że ja w samochodzie chowam słodycze. Mi się wydawało, że wszyscy o tym wiedzą i dlatego chciałam się schować przed światem. To było dla mnie bardzo trudne i mówienie o tym teraz jest dla mnie bardzo trudne, dlatego że to tak naprawdę obnaża najgorsze moje schematy, najgorsze moje nawyki. Ale tak to właśnie wyglądało i mówię wam o tym wprost, mówię wam o tym szczerze. Ja wam nie powiem, że ja swoją otyłość to zyskałam na listku sałaty i dwóch jabłkach. Tak nie było. Ja doprowadziłam się do otyłości trzeciego stopnia właśnie na tego typu schematach związanych z jedzeniem. Moja relacja z jedzeniem była bardzo zła. To jest pewnego rodzaju terapia dla mnie, takie oswajanie się z rzeczywistością. Miejsce miłośnika wylegiwania się na kanapie zajął aktywny młody mężczyzna, którego marzeniem jest zostanie stylistą wizerunku. Piękna przemiana. Dobra, kolejna następnego z was. Teraz będzie Daniel. Daniel, i tu też Aniu, troszeczkę tobie muszę wyjaśnić. Podczas tej całej naszej drogi przygody odchudzania, no niestety Daniel musiał w pewnym momencie bardzo mocno wyhamować, bo dostał bardzo poważnego zapalenia wyrostka i to już było tak, wiesz, na granicy zagrożenia życia. I tą bliznę, którą widzisz okołopępkową, zdanie się nie podda. Wyzwanie zaangażował się tak bardzo, że zaczął zaniedbywać obowiązki młodego taty, co nie spotkało się ze zrozumieniem narzeczonej. I to nie powinno się spotkać ze zrozumieniem narzeczonej, dlatego że nasze życie nie może być takie zero-jedynkowe. To nie jest tak, że w momencie, kiedy my przechodzimy na dietę i zaczynamy się odchudzać, to po prostu porzucamy wszystkie inne rzeczy i skupiamy się tylko i wyłącznie na tym odchudzaniu. To jest bardzo trudne, żeby znaleźć balans pomiędzy życiem a naszymi celami i realizacją tych naszych celów. I to jest właśnie to, o czym wam mówię tak często, żeby w procesie zmiany zmieniać te elementy, które w tym momencie są możliwe do zmiany. I tak na przykład może to być wybranie zamiast batona, wybranie na przykład czegoś innego. Może to będzie kanapka z masłem orzechowym. Ja nie mówię, że to jest super posiłek, ale to już jest pewnego rodzaju zmiana. Już trzeba te 2 minuty dłużej poświęcić, żeby to przygotować, ale to są 2 minuty. Jeżeli mamy na przykład możliwość pójścia na piechotę do sklepu, to pójdziemy na piechotę, ale jeżeli okaże się, że to pójście na piechotę spowoduje, że my nie odbierzemy dziecka chociażby z przedszkola, no to nie, no to już jest zmiana niemożliwa dla nas do wykonania. Także wiecie, fajnie jest zmieniać rzeczy, ale zmieniajmy te rzeczy, które w tym momencie możemy zmienić. Proces zmian nie polega na tym, że z dnia na dzień zmieniam wszystko,
tylko polega na tym, że dzisiaj zmienię to, za miesiąc zmienię tamto, a za rok okaże się, że zmienię coś innego. To jest proces zmiany, a nie rzucenie się na zmianę o 180 stopni. Odchudzanie powinno być dodatkiem do naszego życia, a nie głównym celem naszego życia i funkcjonowania. Wszystko zmierzało w dobrym kierunku, a młody tata czynił postępy w ćwiczeniach. Tutaj czeka. Na drodze do osiągnięcia celu stanął jednak ostry atak wyrostka robaczkowego. Tyle, ile będziesz potrzebował, tyle ci pomogę. Wiem. Cześć, mordko. Potrzebujesz 3 miesięcy na to, żeby się wyleczyć. Absolutny zakaz na jakieś ciężkie treningi. No to zdajesz sobie sprawę z tego, że o biegu możesz zapomnieć. Jestem tak zły, tak że najchętniej do mnie już wybiegł, to nie? Finału nie zrobię. Tutaj bardzo mi się podobała postawa trenera, dlatego że jednak wykazał się zdrowym rozsądkiem. I wiecie, czasami możemy trafić na takiego trenera, który, o Boże, mimo wszystko musisz ćwiczyć, musisz robić, nie możesz się poddawać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nasz trener rzeczywiście stanął na wysokości zadania i postawił zdrowie na pierwszym miejscu. I tak powinno być. Zawsze zdrowie powinno być na pierwszym miejscu. Także duże brawo dla trenera, że jednak nie cisnął Daniela, tylko dał mu czas na regenerację i na powrót do zdrowia, bo to jest bardzo ważne i to też pokazuje osobom, które oglądają ten program, że nawet jeżeli nie możemy zrobić czegoś na 100%, to możemy zrobić to na 50%, możemy zrobić to czasami na 30%, a czasami możemy zrobić to na 70%, nadal będąc w procesie zmiany. I zobaczcie, jak gigantyczny tak naprawdę sukces odniósł Daniel, że mimo tej ciężkiej sytuacji zdrowotnej nie poddał się, nie rzucił tego wszystkiego w kąt, tylko nie mógł ćwiczyć, ale dalej stosował na przykład zdrową, zbilansowaną dietę, dalej robił minimum tego, co mógł robić i osiągnął gigantyczne, gigantyczne efekty. Schudł 20 kg, rozumiecie to? 8 kg schudł, nie wykonując aktywności fizycznej. Przecież to jest po prostu niesamowite. To zasługuje na gigantyczny szacunek z naszej strony tak naprawdę. Widać, jak jest to silny człowiek, jaki jest to niesamowity charakter. Gigantyczny, gigantyczny szacunek z mojej strony. Daniel przeszedł najdłuższą drogę, ale jest przykładem, że nie warto się poddawać. Widać po twarzy, widać po ramionach, ale super, że po operacji tylko kontynuowałeś to. Super. Okazałeś się wielkim wojownikiem, trzymałeś dietę. Ja się muszę tak z 15 kg. U ciebie, Daniel, to jest szczególnie, to była taka rozbiegówka dopiero. Byłeś motorem takim napędowym tej grupy do momentu, jak byłeś zdrowy. Przeszkody będą zawsze, panowie, ale się idzie dalej do przodu. Ja myślę, że to jest pewien fragment twojej ciężkiej pracy, to co teraz widzimy, a będzie jeszcze dużo, dużo lepiej. Te efekty, które osiągnąłeś, będą też inspiracją dla innych ludzi, że można, nawet gdy do końca nie można. Ja nadal będę powtarzała to samo. Jestem pod gigantycznym wrażeniem i naprawdę te słowa trenera dokładnie opisują to, co też ja czuję. Moim zdaniem to jest chyba największy wojownik tego sezonu, bo takie trudności zdrowotne, on się nie poddał, nie zrezygnował z programu, dalej stosował dietę, po prostu szapoba z mojej strony, genialna robota, po prostu genialna robota, brawo. Gotowy? Ty szrek! Gorzej! Jak zobaczyłem siebie, bo to tak wszystko nakręciło, że aż się chce już coś robić. Stary, nie będź mogę! Ja jestem w szoku, co nie? Czuję się świetnie, jak na niego patrzę, co nie? Mam motywację, żeby nigdy już tak nie wyglądać. Nawet jak będę miał jeszcze na przykład w życiu kolejny kryzys, czy coś. Jeszcze zyskałem funkcję. Jedziemy? Ciągnij brzuch! Ja potrafię, wiesz? Ładny uśmiech, oczy do mnie, super, fajne. Ręce do góry, normalne, radość i uśmiech. Dobry. Uśmiechaj się. Dostań. Bardzo ładnie wyglądasz trochę w ruchu, nie? No. Tak, to... O, może być tak. Dobra. Kiedyś wstydził się rozebrać na plaży czy basenie. Dziś z chęcią pozuje do zdjęć i jest gotowy do dalszej walki o lepszego siebie. Ale zobaczcie, że teraz te zdjęcia po metamorfozie są już w spodniach. Także czemu tak? Czemu tak? Ja się pytam. A dlaczego? Dlaczego? Dla mnie te zdjęcia teraz, normalnie w spodniach, są 1000 razy lepsze niż tamte wcześniejsze. A metamorfoza po prostu genialna. Co tu się działo, panowie? Twój moment. Jedziemy? No.
Aż miło się patrzy teraz na tą zmianę przez te pół roku. Co to ma być? Jest szansa, że w przyszłości mogę nawet się doczekać tego upragnionego, mitycznego sześciopaku. Ja nie wiem, kto to jest. Nic nam opadł. Ja się... To nie wiem, ja... Zobaczcie, panowie. Zaczynamy. Teraz swobodniej czuję się nie tylko w kuchni, ale też przed obiektywem aparatu. O, tak. Uśmiechaj się, chłopie, masz taki ładny uśmiech, to jasnie. No. Redukcja tkanki tłuszczowej rzeczywiście nastąpiła, ale ta skóra jak pięknie mu się tutaj obkurczyła i ja bym nawet powiedziała, że tutaj widać zarys mięśni. Także rzeczywiście ten trening siłowy przyniósł efekty. Jakbyś kurde woziął z dwie skóry, nie? Lepiej. No wiadomo. Elegancko wyszło. 33-latka, który kiedyś długie godziny spędzał grając na komputerze, dziś częściej można spotkać na siłowni. Ale metamorfoza. Kawał dobrej roboty, naprawdę. Pora na 33-letniego kucharza, który przeszedł najbardziej spektakularną metamorfozę. Gotowy? Chyba tak. Jedziemy? Próbujemy, co? Mi się wydaje, że on jest podstawiony. Wiesz? Podstawiony! To nie on! Twarz mi tak schudła, że zrobiła się podłużna. Z piłki takie, wiesz, taka piłka do rugby teraz, nie? Z takiej piłki nożnej. O, a propos twarzy, ja też bardzo często dostaję komentarze, że na przykład mojej wagi nie było widać po mojej twarzy, że ja mam taką szczupłą twarz. No i gdzie jest ta skóra na twarzy po schudnięciu 50 kg? Czemu mi nie wisi? Taką mam po prostu budowę ciała, taką mam po prostu genetykę, że mimo 130 kg na mojej twarzy aż tak bardzo dużo tkanki tłuszczowej się nie odkładało. Aczkolwiek jeżeli zobaczycie zdjęcia mojej twarzy właśnie z tej najwyższej wagi, kiedy ważyłam 130 kg, to zwróćcie uwagę, jak małe mam oczy, jak małe mam usta. A ja absolutnie niczego nie zrobiłam sobie w kontekście jakiejś medycyny estetycznej. Ani nie powiększałam ust, ani nie robiłam korekty powiek. A tak naprawdę zmiana jest gigantyczna. Moje oczy w tym momencie są większe, moje usta w tym momencie wydają się większe, a nic się nie wydarzyło. W sensie to, co się wydarzyło, to jest jedynie utrata tkanki tłuszczowej i tej tkanki tłuszczowej też pozbywamy się z twarzy. Nie tylko z nóg, z bioder czy z brzucha, ale właśnie też z twarzy. Także czasami naprawdę wystarczy 2-3 kg i twarz zmienia się całkowicie. A bywają też takie osoby, które mają taką budowę ciała, że chociażby były na przykład szczupłe, ważyły 50 kg, to twarz nadal będą miały okrągłą. Także niestety czasami genów nie przeskoczymy. I tak jak ja w tym momencie ważę 80 kg, mam szczupłą twarz, ale to nie ma znaczenia, bo mam na przykład bardzo potężne nogi. Więc sorry, no to tak po prostu to wygląda. No, niestety, gena nie wydłubiesz. O kurde! Jakie ulanie? No nie chyba. Yes. Co to ma być? No nie, na prosto z niego, no. Patrz. Jadasz się za niego obecnący i rozpaczy. Ale to jest możliwe. A jednak, żelazna dyscyplina przyniosła błyskawiczne efekty. Powiem wam, kurczę, miesiąc czasu 10 kilo. No powiedziałbym, że to jest niemożliwe, szaleństwo, wariactwo. Nie da się, to naprawdę jest no, kosmos, nie? U mnie był dokładnie taki sam wynik. W pierwszy miesiąc 10 kg również zeszło. To nie była sama tkanka tłuszczowa. W większości to była woda, to były złogi, które gdzieś tam w jelitach się gromadziły w tym czasie. Oczywiście troszeczkę tkanki tłuszczowej na pewno też tam było, ale dokładnie tak. Im jesteśmy ciężsi, tym na początku ta waga spada bardziej spektakularnie, a później spowalnia. Im bliżej jesteśmy osiągnięcia naszej optymalnej wagi, tym organizm bardziej broni się przed utratą tkanki tłuszczowej. Dziś 33-latkowi trudno poznać dawnego siebie. Że byłem gruby, to ja wiem, ale też aż tak? Ty, ale szyja mi wydłużyła się. No dawaj, przypinka. Wyglądasz naprawdę super. Co to za buty do sesji fotograficznej? Fotografowie tak nie wyglądają naprawdę, tylko w programach telewizyjnych. No myślę, że pani fotografce nie było zbyt łatwo wykonywać zdjęć w tego typu obuwiu. Ale rozumiem, że to jest na potrzeby tutaj programu i podkręcenia naszych uczestników, żeby jeszcze odważniej pozowali. Moje gratulacje. Dawaj, Zawiski. Ostra.
ostatnie. Super. Dzięki swojej ciężkiej pracy Rafałowi bliżej do modela niż do króla kanapy, którego przypominał kiedyś. I znowu mamy zdjęcie w spodniach i nawet zobaczycie, że z pierwszej sesji było zdjęcie w spodniach, czyli wcale nie trzeba było robić tej sesji nago. O co tu chodzi? Ja tego po prostu nie rozumiem. Po co? Po co to było, jeżeli teraz oglądamy zdjęcia w ciuchach? I te zdjęcia w ciuchach są 1000 razy lepsze niż te zdjęcia bez ubrań. Dlaczego? Metamorfoza po prostu kosmiczna, ale dodam jeszcze jedną rzecz, że widać, i widać to było od samego początku, że Rafał miał już rozbudowaną tkankę mięśniową wcześniej, czyli może być tak, że on przed tym przytyciem, przed tym nabraniem tej tkanki tłuszczowej już wcześniej na przykład coś ćwiczył, bo to nie jest możliwe, żeby w trakcie deficytu kalorycznego zbudować aż tak spektakularne mięśnie. Te mięśnie już musiały być. On je odsłonił poprzez redukcję tkanki tłuszczowej. Metamorfoza po prostu spektakularna. Gościu jest, nie wiem, kosmiczny, no po prostu kosmiczny. On wygląda teraz jak jakiś, nie wiem, model, aktor, nie wiem kto. Czas na Mariusza. Czy zdecyduje się zdjąć koszulkę? Fajnie, że jesteście zadowoleni, szczęśliwi. Mariusz, twoja kolej. Ja się nie rozbieram, bo już raz to wszystko było widać. Będę cię zmuszał do tego, żebyś t-shirt ściągnął, ale zaproszę cię mimo wszystko, żebyś stanął koło swojej podobizny sprzed pół roku, dobrze? Szacunek tutaj dla trenera za to, że nie zmusza Mariusza do tego, żeby się rozbierał, bo mimo, że jest to program telewizyjny, no to powinniśmy szanować granice uczestników. Rozumiem Mariusza, że nie chce się pokazywać, dlatego że przy kolegach wypadnie po prostu gorzej, nie osiągnął tego, co oni, więc no, tej metamorfozy tutaj nie zobaczymy. Czuć w głosie trenera, że trener jest zawiedziony jego postawą. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że tak już podchodzi do Mariusza, już nawet nie stara się go w żaden sposób motywować, tylko już na zasadzie, a chłopie, rób co tam chcesz. Ach, niesamowita postać. Mam nadzieję, że znajdzie swój sposób na to odchudzanie, na tą redukcję, na siebie po prostu. No, dla mnie to jest absurd taki trochę, no ale cóż, no. No dobra, no. To było moje? Tak. Na pewno? Na pewno, tylko mi się wydaje, że miałeś to i cegłę. Cyrkamy. No pokaż to, już mnie nic nie zaskoczy. Nie było żadnych emocji, ja wiedziałem na co idę i po co idę. Wątpię, żeby nie było żadnych emocji. Nie wydaje mi się, że to jest prawda, że nie było żadnych emocji. Odnoszę wrażenie, że emocje były, tylko były bardzo dobrze zakamuflowane. To jest pewnego rodzaju taki system autoobrony, że nie będę okazywać żadnych emocji, pokażę, że jestem ponad to, a tak naprawdę w środku to serduszko no trochę jednak boli. Oj, Mariusz, szkoda. No, ja bardzo kibicowałam przez cały program i zresztą kibicuję nadal. Mam nadzieję, że Mariusz nas kiedyś zaskoczy. Zabierz mi to z oczu. Proszę cię. Po prostu zabrakło mi motywacji i tyle. Z tą motywacją to jest tak, że to nie jest tak, że motywację możemy skądś wziąć. To nie jest tak, że program nas zmotywuje. To nie jest tak, że jakaś osoba w internecie nas zmotywuje. Ta motywacja musi wynikać z naszej głębokiej potrzeby zmiany. Ona musi wynikać z naszej chęci. I tej motywacji musimy szukać w sobie, nie na zewnątrz. Motywacja z zewnątrz to tak naprawdę inspiracja, a nie motywacja. Można być zainspirowanym czyimś sukcesem, można być zainspirowanym na przykład czyjąś metamorfozą albo tym, że ktoś jest super sportowcem. Można być zainspirowanym słowami matki, która przyszła do nas i powiedziała: dziecko drogie, błagam cię, no weź już się w garść, zrób coś ze sobą, bo ja niedługo będę cię musiała taczką wozić, tak? Ale motywacja jest tutaj, stąd. Motywacja jest z naszej wewnętrznej potrzeby. To jest coś takiego, że motywacja jest tak silną emocją, że ona potrafi góry przenosić. I musimy ją znaleźć w sobie. My musimy sami poczuć ten wiatr w żaglach tak naprawdę. To nie jest tak, że ktoś nam zrobi ten wiatr. To nie jest tak, że ktoś nam dmuchnie, że ktoś nam postawi, wiecie, za nami jakiś wiatraczek i powie: płyń, 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 bo ja trzymam wiatraczek i ja cię tutaj popchnę. Nie. To jest impuls, to jest inspiracja. Motywacja jest tutaj. To my musimy wziąć, wiecie, te wiosła w ręce i wykonać tą ciężką pracę. Musimy być zmotywowani do tego, żeby wykonać tą ciężką pracę. Bardzo dużo pokładamy nadziei w motywacji, czasami zapominając o tym, że motywacja nie jest stała, że motywacja nie jest jednolita
i że motywacja nie bierze się skądś tam. To jest dobry moment, że jeżeli masz coś do powiedzenia teraz, to powiedz. Koniec, no. Nie mam nic więcej do dodania w tym temacie. Że nie masz czym się pochwalić dzisiaj, tak? No jak widzisz. No jak widzę. Słabo trochę wyszło z jego strony, no ale może on się lepiej czuje w takim ciele, no nie wiem, czy to jest jego maska, jakaś taki zbroja ochronna, a może po prostu lubi się nażyć. Bardzo ciekawe spostrzeżenie tutaj Damiana, poddające dużo pod wątpliwość, troszeczkę uszczypliwe, ale nadal dosyć szczere. Co się zadziało, że nie udało nam się osiągnąć sukcesu i chciałbym wiedzieć, twoim zdaniem. Choć Mariusz zawsze robił dobrą minę do złej gry, wygląda na to, że sesja kosztuje go więcej nerwów, niż chciałby przyznać. Jakbyś przestrzegał diety i słuchał się zaleceń, to byś mi zupełnie inny miejsce. Po prostu, dla mnie jesteś po prostu k***nie trener i tyle, no. Za mało czasu nam poświęciłeś, tak faktycznie uważam. A jak to się stało, że panowie schudli? O wow. Ale ostre słowa. Jestem naprawdę ciekawa, czy rzeczywiście trener poświęcał im mało czasu, bo nie widzieliśmy tych treningów, nie widzieliśmy tej codziennej pracy, jaką trener by z nimi wykonywał. Były czasami takie odcinki, gdzie na przykład narrator mówił, że po miesiącu chłopaki spotykają się z trenerem, co mogłoby sugerować, że trener widział się z nimi podczas, nie wiem, kręcenia tego programu 6 razy. To by było bardzo mało. Z drugiej strony trener nie zrobi za nich roboty, tylko jest od tego, żeby pokazać im prawidłową ścieżkę. Także pytanie, czego Mariusz oczekiwał, bo jeżeli rzeczywiście oczekiwał takiego wsparcia codziennego, mentorskiego, no być może tego nie doświadczył. Ojej, posłuchajmy dalej, aż jestem troszeczkę zmrożona. Jak to się stało, że Daniel, będąc w domu pocięty i nie mógł się ruszać, schudł 8 kg, a ty nie schudłeś deko przez pół roku? Dostał jedną szansę, drugą szansę, trzecią szansę. To całkowicie. Według mnie, no, po prostu zajął miejsce komuś, który mógłby skorzystać, zmienić swoje życie. To jest ich ciężka praca, nie moja. To nie jest tak, że za własne niepowodzenia obwiniamy wszystkich, tylko nie siebie? Chciałem, żeby to wszystko zniknęło, co było dookoła mnie, nie? Ta Anka, ten Feliczek, żebyście wszyscy się rozpłynęli. Nie utrzymałeś jednego dnia diety. Nie zrobiłeś jednego porządnego dnia treningowego. Nie będę tego komentował, nie chce mi się. Jakieś zmiany w stylu życia? Cokolwiek? Nie mam czasu na gotowanie i tak dalej, dlatego po prostu moje życie wróci do tego, jakie było przed programem. Nie zmieni się nic, jak ty nie zrobisz rachunku sumienia sam przed sobą. I to jest bardzo ważne, co powiedział trener, i ja też wam to zawsze powtarzam we wszystkich praktycznie moich filmach. No dobra, nie we wszystkich, ale często, że pierwsza rzecz, pierwszy krok to nie jest zmiana diety. Pierwszy krok to nie jest pójście na siłownię. Pierwszy krok to nie jest kupienie sobie butów do biegania. Pierwszy krok to stanięcie przed lustrem i powiedzenie sobie wprost, bez wymówek, bez ściemniania, bez koloryzowania. Jak wygląda moje życie, że doprowadziłam się albo doprowadziłem się do stanu, w którym jestem teraz. I to jest najtrudniejsze, bo gotować to nie jest aż takie trudne. Pójść na spacer to nie jest aż takie trudne. Znaleźć czas na to, żeby zrobić 5 przysiadów, to nie jest aż takie trudne, bo można to zrobić dosłownie, kiedy gotuje się woda na herbatę. Najtrudniej jest stanąć samemu przed sobą, odartym ze wszystkich możliwych wymówek. Gołym po prostu samym przed sobą. Stanąć i powiedzieć sobie wprost. To doprowadza mnie do otyłości. To zachowanie, ten schemat, ten nawyk, to jest bardzo trudne. I zrobienie tego, przyznanie się do tych decyzji, które podejmujemy, wzięcie odpowiedzialności za swoje własne decyzje, za swoje własne czyny, dopiero daje nam możliwość, żeby coś z nimi zrobić. Akceptacja tego, że takie funkcjonowanie doprowadza mnie do tego, gdzie jestem teraz, powoduje, że możemy coś z tym zrobić. Akceptacja nie równa się bezczynność. Akceptacja równa się świadomość. Jestem świadoma, co się dzieje w moim życiu. Najtrudniejszy krok
pierwszy krok, o którym wszyscy zapominają, bo wszyscy się rzucają na dietę, bo wszyscy się rzucają na ćwiczenia, bo wszyscy się rzucają teraz na bieganie, na basen, na koktajle zielone i tak dalej, i tak dalej. A nikt się nie zastanawia, a przynajmniej mało osób się zastanawia, jaka jest przyczyna mojej otyłości. A później jest nagle zdziwienie, że o, przytyłam znowu 20 kg. Ale czemu? Czemu? To nie insulinooporność jest przyczyną tego, że my przytyliśmy. To nie niedoczynność tarczycy jest powodem, że my przytyliśmy. Co jest tym powodem naprawdę? Naprawdę. To już wszystko zostało powiedziane. Trochę mi szkoda. Najgorzej, że zmarnowałem ten czas. Jest mi przykro, że po prostu nie udało mi się tego jakby osiągnąć, nie? To jest wasza praca. Od momentu, jak zaczęliście program, do końca życia. To jest wasz sukces. Przez pół roku niedawni miłośnicy fast foodów stracili razem tyle, ile waży dziś Rafał. 75 kg. Dziś, zamiast po szerokie, ukrywające kilogramy ubrania, sięgają po najmodniejsze kolekcje i bez wstydu rozbierają się na kąpieliskach. Panowie każdego dnia byli wystawiani na próbę charakteru i zrozumieli, że w życiu można korzystać z drobnych przyjemności, ale tylko czasami. Dla większości z kanapowców to wielkie święto i czas, żeby cieszyć się efektami miesięcy wyrzeczeń, pokonywania własnych słabości i ciężkiej pracy. No raz, a porządnie. Stoi. Ja mu kopiuję. O nie! Co to się dzieje? Czemu oni niszczą te zdjęcia? Dlaczego? Jeszcze zrobię z niego ciasto. Nie sądziłbym, że w parę miesięcy jestem w stanie w ogóle zrobić taki progres, takie w ogóle zmiany. Weź go czym otrzyma jeszcze? Co ty gorzkie wycinasz? To już może go śmiało tam na takiego X-a zrobić, dużego czerwonego X-a. Oj nie, to nie fajnie. Dlaczego oni tak robią? Ja rozumiem, że to jest kwestia pożegnania się ze swoim starym ciałem i tak dalej, ale to troszeczkę nam jakby pokazywało, że ciało jest naszym wrogiem, że ciało było czemuś winne i teraz musimy je pociąć na kawałki i zniszczyć. Nie, oni nadal mają to samo ciało. To jest to samo ciało, które mieli wcześniej, tylko że z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej. Wydaje mi się, że powinniśmy jednak ciału okazywać większy szacunek, bo to, że nasze ciało jest otyłe, to, że jest otłuszczone, to nie jest wina ciała jako takiego. Ja jestem zwolenniczką, żeby mimo wszystko nawet to otyłe ciało szanować, dlatego że jest to jedyne ciało, jakie mamy. I niezależnie, czy jest mniejsze, czy jest większe, zasługuje na szacunek. A proces odchudzania nie musi być okazywaniem agresji w stosunku do naszego ciała, nie musi być okazywaniem jakiejś niechęci czy złości. Tak często jest odchudzanie pokazywane, że o, teraz musisz się zmęczyć, teraz musisz się przetyrać, ciśnij, spalaj i tak dalej. Nie, proces odchudzania może być okazaniem szacunku i tak naprawdę wielkiej miłości do tego ciała. Przynajmniej takie było moje odchudzanie. Ja, kiedy byłam naprawdę osobą otyłą, tak, wstydziłam się, tak, byłam zażenowana, ale bardziej swoim postępowaniem, a nie ciałem jako takim, bo ciało było efektem mojego postępowania. Nie wiem, jakoś tak przykro mi się na to patrzy. Wolałabym jednak, żeby stanęli obok tego i powiedzieli, kurczę, po prostu dobra robota. Świetnie sobie poradziłem. Jestem z siebie dumny. Nigdy więcej, panowie, takie sylwetki. Nigdy. Czy warto było... Tak, zmieniłem swoje życie, sylwetkę, poznałem fajnych ludzi. Kanapowcem nie jestem. Nie, no po prostu tak to było, nie? To było zwycięstwo, nie? Brawo. No i generalnie tyle. Kłaniam się, panowie, w pas. Mariusz, ja ci mimo wszystko życzę powodzenia. Dobra robota i pamiętajcie, to jest, panowie, to jest początek, to jest dopiero początek. To mi się bardzo nie podoba, ale oczywiście metamorfozy są spektakularne. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tym odcinku, co myślicie o tych metamorfozach, a jeżeli macie ochotę, sprawdźcie też inne moje filmy na kanale.